Gol, mistrzowska gra, przykładowa rozgrywka. Tak, tu jeszcze pokażę, jak to wygląda po wypchnięciu tych wszystkich materiałów. To praktycznie są takie same fragmenty już wyciągnięte, tu instrukcja i sam pisana instrukcja. Dobra, teraz pokażemy grę. Wszystko to jest papier. Żadnych narzędzi nie trzeba, tylko sobie wyciągamy to z kartonu. Wszystko jest zrobione trójwymiarowo, podstawki wkładane też, jedno w drugie. Tutaj na zatrzaski, cztery fragmenty planszy. Gra to jest odmiana warcabów z paroma różnicami. Tak. Nasze pionki chodzą po tych ciemnych polach, ciemnym zielonym. Jest taka różnica, że do przodu i do tyłu mogą iść. Oprócz tego, tak znowu jak w warcabach, mogą się przeskakiwać przez siebie, czyli to jest tak zwane okiwanie. I okiwanie wygląda w ten sposób, że tak i tak. Można dwóch, można więcej okiwać przeciwników, czyli przeskoczyć. To było okiwanie. Piątka okiwanego zdejmujemy z planszy. Celem jest strzelenie gola, czyli dotarcie pionkiem naszej drużyny do piłki. Te miejsca, cztery miejsca są. Jak dotrzemy, to oznacza to, że strzeliliśmy gola. Bramkarz nie może okiwać, czyli nie wyskakuje pionków. Może tylko się poruszać na tych polach z piłką. Pionki oczywiście musimy sobie wykolorować, my albo dzieci kolorują koszulki drużyny, ponieważ wszystkie są białe, więc sobie możemy w nasze ulubione barwy naszej ulubionej piłkarskiej drużyny pokolorować. Gramy do szczelina pierwszego gola, wtedy kończymy grę, lub gramy typa 90 minut i wtedy, gdy szczelimy gola, te wszystkie pionki wracają do podstawowego, pierwotnego ułożenia, czyli tego. I dalej się kontynuujemy grę, zapisując wyniki. No. Wszystko jest taki pseudo trójwymiar, wszystko składane. Całkiem przyjemna taka układanka, wycinanka, układanka. Lepsze to tak naprawdę niż jakaś kolorowanka dla dziecka, bo to jest normalnie sami robimy z płaskich elementów własną grę. Dzięki.